podnieście rączkę. Proszę. Uczciwy człowiek to jest taki, który na przykład jak znajdzie portfel, to oddaje, bo to nie jego. Bardzo dobrze. Zaprasza kogoś na obiad. Mhm. Może przeprowadzić babcię przez ulicę. Tak. Jest dobry. I grzeczny. Nikt nie kłamie. Wspaniale. Jeszcze ktoś? I ma bardzo dobre serce. Nie, że wiecie, co to znaczy, to jest uczciwy człowiek. A może wiecie, kim jest Pilat i z czym on się kojarzy? Proszę. Takim szaleńcem, który na drodze szaleje. Mhm. Kimś niegrzecznym. Pirat komputerowy. Który załamie przepisy. I może jest pilat, który sam... Wtedy jest wodny. Tak, na morzu szaleje. O, właśnie, na morzu. Róża, tak? Powiedziałaś pilar komputerowy, a może wiesz, kto to jest? No, słuchaj. To taki człowiek, który niepotrzebnie ściąga na przykład gry z komputeru, a tego nie wolno. A co robi na przykład pirat na morzu? Szuka skarbów. Tak jest. Mhm. I się walczy z nimi o złoto. O skarby, tak? Które gdzieś tam. Pirat zabija ludzi i zabiera im portfele i szuka złota. Na morzu, tak. Czyli tak. A na przykład, słuchajcie, czasami zdarza się tak, że na przykład piraci uprowadzili statek. Co to znaczy? Mateusz? Czyli, że ukradli. Tak, powali, prawda? Co rodzice właśnie załatwiają przez internet na przykład? Na przykład leki, zamówić coś, prawda? Na przykład można jeszcze przez internet zamówić... No co? Oj, zapomniałeś, dobra. Można też przez internet z kimś rozmawiać. Świetnie, tak jest. Oczywiście, ja na przykład robię to codziennie. Można sobie kupić przez internet zakupy. Można. Tak, czyli zakupy. Ogólnie ujmujemy to, zakupy. No dobrze, a jeżeli ktoś napisał piękny wierszyk w internecie. Przychodzicie teraz, jaką będziemy mieli najbliższą uroczystość, jakie święto? Mówcie. Dzień babci i dziadka. Właśnie, ktoś w internecie zamieścił piękny wierszyk dla babci i dziadka. Czy my możemy z internetu wziąć ten wierszyk i wpisać go na naszej laurce? Nie. Nie? A dlaczego? To nielegalne. Właśnie, to jest czyjaś praca, my powinniśmy podpisać. Kto tą pracę napisał? Więc co lepiej zrobić? Zapytać, czy możemy, albo... albo... Co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Dzieciaki? Co tutaj mamy? Proszę. Głowę. A w tej głowie co mamy? Mózg. A do czego on służy? Do myślenia. Do myślenia, oczywiście. Świetnie. I wtedy zawsze można wymyśleć. Tak. Samemu napisać piękny wierszyk. Teraz mamy dla Was słodką niespodziankę za to, że pomogliście nam i odpowiedzieliście bardzo dobrze na nasze pytania. Że te dzieciaki nie tylko mają mądre główki, ale też posiadają inne zdolności. Dzieciaki, ustawcie się szybciutko. Halo, halo, drodzy słuchacze, przerwamy nasz program, aby nadać wiadomości specjalne. Pewna babcia na stadionie koteczce trenowała. Wyskoczyła dzisiaj rano, wylądowała za
człowiek widział babcię Klarę, proszony jest o kontakt z polskim radiem. Wnuki czekają. A w Krakowie babcia Ela balonem leciała, tak go mocno nadmuchała, że aż kosmos poleciała. Teraz wszyscy o tym wiemy, że warko splatała. Dziś widziano ją w kosmosie, jak kometa wyglądała. Ktokolwiek widział babcię na orbicie, proszony jest o kontakt z najbliższym obserwatorium astronomicznym. Wnuki czekają. Na wyspie Bali, owoc Australii, kąpała się babcia wielkiej Bali. Lecz zamiast pływać razem z wnukami, babcia pływała tam z delfinami. Tak babcia z nimi długo pływała, przy oceanie lądowała. Uwaga, uwaga! Wszystkie jednostki pływające prosimy o ostrożność. W przypadku zauważenia babci prosimy kontaktować się z najbliższą latarnią morską. Wnuki czekają. A w Pawianicach, w pobliżu Łodzi, babcia do sklepu z kangurem chodzi, potem zakupy zaraz przy ladzie. Do torby kangura po prostu kładzie. Ktokolwiek widział babcię z kangurem, proszony jest o kontakt z Towarzystwem Ochrony Zwierząt. Wnuki czekają. Dobrze, a teraz ta druga część. Brawo. Dalsza część, zaraz media znajdę, bo to tak nie będą, bo tylko skończymy już ten. Halo, halo, drodzy, wiadomości z ostatniej chwili. Dobra. Halo, halo, drodzy słuchacze, wiadomości z ostatniej chwili. W trakcie nadawania na antenie apelu wnucząt odnalazły się wszystkie zaginione babcie. I tak. Babcia Klara. Która? Która na stadionie w Szkokotycy trenowała. W osiedlowej Bieskowicy już wylądowała. No a babcia Ela, która balonem w kosmos poleciała, cała i zdrowa na Księżycu lądowała. Astronauci ją zabrali i już pewnie jest na sali. Jeśli chodzi o babcię, która była w Bali, marynarze ją dostrzegli zupełnie w oddali. Kromu żółwikiem podpłynęli, babcię wyłowili, a wnuczęta już się cieszą, bo babcie jest. No a babcia, która z kangurem do sklepu chodziła, do miłośników zwierząt, sama się zgłosiła, rozstała się z kangurem, do domu wróciła, gorącymi całuskami wnuki obdzieliła. Drodzy słuchacze, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Kochane babcie, drodzy dziadkowie, pamiętajcie, że wasze miejsce jest zawsze przy wnukach. I tym apelem kończymy naszą transmisję z uroczystości. Żegnam się z wami cieplutko. Do usłyszenia jutro o stałej porze. Brawo. Fajnie, mamy aktorów? Wspaniały. Bardzo nam pomogliście i za to wam bardzo, ale to bardzo. Może pani nie, teraz można.